Zaproszenie na dzisiejszy koncert, a powitaliśmy Państwa słynnym utworem Katiusza Kazaczok z repertuaru chóru Aleksandrowa. Mamy zaszczyt dzisiaj, my seniorzy, gościć w gronie Państwa gospodarza naszego miasta, pana prezydenta Andrzeja Sitnika. Jest kolejne spotkanie pana prezydenta z nami na koncertach i dowód na to, że włodarz tego miasta docenia pracę społeczną seniorów, wspiera nas i dziękuję swoją obecnością na naszych koncertach. Kochani, tak bardzo stęskniliśmy się za Państwem, bo rok niedługo minie, jak ostatni koncert był w Sali Białej. Zastanawialiśmy się, czy zrobić w sali, ale zamówiliśmy dzisiaj pogodę u Najwyższego. W związku z tym jest pięknie i w miarę chyba bezpiecznie, może ta czwarta fala nas nie dotknie. Myślę, że dziś politykę i wszelkie uprzedzenia do tematu naszego spotkania zostawiliśmy daleko w domu.
Przeprowadzimy Państwa w czarowną podróż po utworach, które są standardami światowymi. Są piękne, niepowtarzalne i różnie te utwory możemy nazywać i odmieniać. I dumki, i ballady, i poezja śpiewana, i romanse. Co jeden piękniejszy. Muzyka romska i rosyjska przeplata się i jest najpiękniejsza na świecie. Bard i poeta rosyjski Bułat Okudżawa, znany Państwu, który wielokrotnie gościł w naszej Polsce, był przyjacielem Agnieszki Osieckiej, tak pięknie napisał w jednej z piosenek o nas. Pospólny los Polacy nas z sobą mocno zbratał, na dolę i niedolą, na dobro i zło. I to jest całe to, te uprzedzenia polityczne, wierchuszki, zostawmy daleko. A naród rosyjski z sercem słowiańskim, biedny, ciemiężony od tylu wieków, ma przepiękną muzykę i to dzisiaj Państwu chcemy przekazać. Dziś nie byłoby koncertu, gdyby nie nasza wspaniała kapela w składzie. Andrzej Tmowski, gitara basowa. Jarek Miller, gitara akustyczna. Antek Pesz, akordeon. Władek Matejko, klarnet. Jego wspaniały wnuczek, Przemciu. Klawisze Marek Mężyński. I perkusja Adam Pleskacz. I nasze piękne seniorinki, najpiękniejsze dziewczyny w Siedlcach. Kolejny standard światowy z XVIII wieku. Jestem brzydka, ja wiem, niekrasiwa ja. Na motywach ludowej piosenki Agnieszka Osiecka w 70 roku napisała specjalnie dla Sławy Przybylskiej utwór i tekst Jestem brzydka, ja wiem, niekrasiwa ja. Jestem brzydka, ja wiem, niekrasiwa ja. Ludzie mówią tak o mnie, a on czeka po pracy każdego dnia. Oprowadza mnie aż pod sam dom. A on czeka po pracy każdego dnia. Oprowadza mnie aż pod sam dom. Na ulicy codziennie spotykam go. Śpiewają i znamy na pewno wszyscy to i zapraszam do wspólnego muzykowania i śpiewania
Uralska Jarzębina. Gwiazd będzie błyszczeć miliony na niebie. Lecz Ty, moja najpiękniejsza gwiazdo, świeć tylko dla mnie. I nawet wtedy, kiedy umrę, Ty nad moją mogiłą, tam zza światów, promyczek nadziei do mnie wyślij. Gari, gari, moja zwiezda, w Polsce ten utwór rozsławiła Anna Berman, a dzisiaj pięknie ją wykona nasza Marzenka. Oh,
Troszkę ciężej jest śpiewać niż w sali, ale Marzenko, pięknie ci wyszło. Prawda, proszę Państwa. A ten romans datuje się powstanie 1846 rok. Na motywach tej melodii ludowej powstały potem dalsze unowocześnienia tego. Teraz ukraińska melodia ludowa i na jej kanwie powstał przepiękny utwór Wyprzęgajcie chłopcy konie, bardzo energetyczny, bardzo radosny i dzisiaj pięknie nam zaśpiewa jeden z muzyków, nasz Władek. Zapraszamy. Za zielony konik ojrody na kary. Kasia raz, dwa, trzy, Karina, prześliczna dziewczyna, zaniewała jak do pisz. Marysia raz, dwa, trzy, Karina, prześliczna dziewczyna, zaniewała jak do pisz. Pójdę, pójdę, gdzie Karina, gdzie się sypie wiśnika. Może przyjdzie tu dziewczyna, tam, teram, pam, pam, pam. Marysia raz, dwa, trzy, Karina, prześliczna dziewczyna, zadziewała jak odpisz. Marysia raz, dwa, trzy, Karina, prześliczna dziewczyna, zadziewała jak odpisz. Przyszła, przyszła tu kochana, konikowi Molyna. Może miałby drugą młody, nie mógł i dać pana. Marysia raz, dwa, trzy, Karina, prześliczna dziewczyna, zadziewała jak odpisz. Marysia raz, dwa, trzy, Karina, prześliczna dziewczyna, zadziewała jak odpisz. Powiedz, powiedz mój dziewczyna, ty się ze mną zechcesz, a ja dam ci pierścioneczek, jednak nie zechciała go. Marysia raz, dwa, trzy, Karina, prześliczna dziewczyna, zadziewała jak odpisz. Marysia raz, dwa, trzy, Karina, prześliczna dziewczyna, zadziewała jak odpisz. A Marysia raz, dwa, trzy, Karina, prześliczna dziewczyna, zadzierwała jak odpisz. Marysia raz, dwa, trzy, Karina, prześliczna dziewczyna, zadzierwała jak odpisz. Państwo widzicie, z naszego grona ubyło troszkę osób. W ubiegłym roku odszedł tam do wieczności nasz akordeonista Jurek Wójcik. W grudniu zmarła nasza wieloletna członkini Dorota Radzikowska, której córeczka z Łodzi przyjechała dzisiaj specjalnie na koncert. Pozdrawiamy ją. Natomiast w miesiącu maju
zmarł nasz solista, niezapomniany, wspaniały Zbyszek Żebrowski. Bardzo żałujemy, że zabrakło jego, bo to był niepowtarzalny człowiek, osobowość i dusza artysty w każdym calu. Odeszła od nas również ze względu na stan zdrowia Danusia Wróblewska, która jest dzisiaj obecna na koncercie i dla niej dedykujemy teraz piękny utwór, Suliko. Proszę Państwa, przychodzą i odchodzą ludzie. Najgorsze są pożegnania. Dla mnie, jeżeli z kimś byłam przez 16-17 lat, bo tyle nasz zespół istnieje, jest bardzo przykro żegnać kogokolwiek. Wandzia Włodek, pamiętacie Wandeczkę, która była słynnym diabełkiem, przebywa w tej chwili w zakładzie zamkniętym. Ma 93 lata, ale nie możemy się z nią kontaktować. Także te pożegnania nasze są bardzo, bardzo smutne, bardzo to przeżywam. Kolejny przepiękny utwór Suliko. Suliko to gruzińskie imię żeńskie i ludowa melodia gruzińska. Słowa również powstały i melodia w XVIII wieku. A dzisiaj zaśpiewają ją nasze koleżanki Ela i Jagódka. Ośrodków kultury wcale nam nie przeszkodziło, bo jak nie było gdzie, to w prywatnych mieszkaniach ćwiczyliśmy. I na przykład w ubiegłym roku puściliśmy w internecie piękną piosenkę o koronawirusie. Bardzo ładnie nam to wyszło, sporo odsłon, około 500, w związku z tym to też jest nasza widownia. Potem kolędy. Myślicie Państwo, że w tym roku żeśmy próżnowali? Absolutnie.
Bóg nas nie chciał wpuścić. Trudno, takie zarządzenie. A my w domku ćwiczymy. Na dzień babci i dziadka piękny koncercik 20 minut. Na walentynki piękny koncercik 15 minut. Na dzień kobiet 8 marca piękny koncercik pół godziny. I na dzień mamy piękny koncert troszkę dłuższy. Także kochani, odsłon naszej oglądalności mamy 1437. I to jest nasza widownia. Ale byliśmy stęsknieni za Państwem i to, co w realu nie zastąpi nigdy internetowych nagrań. Dzięki temu, że mimo tych chorób i takich przypadków, jakie u nas były, seniorinki nie stoją tylko w kolejkach do lekarzy i do aptek. Seniorinki przychodzą na spotkania, cieszą się z każdego spotkania z Państwem. Robią po pracy zawodowej, która wiele lat temu się skończyła, dobrą robotę dla miasta, za co jesteśmy doceniani wielokrotnie przez pana prezydenta. Trochę współczesne pieśń, piosenka, ale bardzo piękna i też z udziałem państwa. Błękitna chusteczka, a to data 1939. W związku z tym wszyscy znają i wszyscy z nami śpiewają. A dzisiaj naszym solistą jest Kazimierz, przystojny Kazimierz. Mała błękitna chusteczka, ta, którą noszę od lat, moja błękitna mała chusteczka mgłą przesłoniła mi świat. Moja błękitna mała chusteczka mgłą przesłoniła mi świat. Czy tu, czy tam, stale przy sobie ją mam. Ofiarował mi sam. Potem błękitną małą chusteczkę tyś ofiarował mi sam. Mała błękitna chusteczka mokra już była od łez. Kiedyś na wojnę z mego miasteczka odjeżdżał na świata kres. Czy tu, czy tam, stale przy sobie ją mam. Bo tę błękitną małą chusteczkę tyś ofiarował mi sam. Bo tę błękitną małą chusteczkę tyś ofiarował mi sam. Sinieńki skromny płatoczek padał z opuszczonych pleć. Tyś gawariła, czy to nie zabudnisz nieżnych i łaskawych wstrecz. Ty gawariła, czy to nie zabudnisz nieżnych i łaskawych wstrecz. Paroj, nasz oj, my pop stracili z tobą. Ballada więzienna. Taganka. Taganka w okresie carskim to centrum Moskwy wtedy. Bardzo ciężkie, surowe więzienie.
powstał tam teatr i nazywa się Taganka i plac Taganka. W tym teatrze tworzył, występował i śpiewał Wołodia Wysocki, znany Państwu bard, który uzyskał międzynarodową sławę. Nie tylko w Rosji, jego słynna żona Marina Blady również pomogła mu zdobyć sławę. Ballada więzienna mówi o przeżyciach aresztanta w tych trudnych warunkach, jakie tam się znalazł. A dzisiaj przybliży ten utwór dla Państwa nasz Władek.